No ale jaki byłby ze mnie fan ekipy Freeza, jakbym nie zamówił oczywiście ich płyty. Klikamy oczywiście zamów w preorderze. No i mamy tutaj oczywiście do wyboru. Już tutaj jakieś koszuleczki widzę są. No ale tutaj rzecz, która mnie interesuje. Płyta ekipa, sezon trzeci, Deluxe. Box Premium za 4,20. Myślę, że cena tutaj nieprzypadkowa, jeśli chodzi o ekipę. Jesteś bogatszy o produkty na każdym festiwalu. O proszę, puszysty kapelusz. Neonowe okulary również, bawełniana bandanda ekipy. Nerkę z pinem i bilet kolekcjonerski na wydarzenie z wyjątkowym koncertem. I spotkanie się z członkami ekipy, ich przyjaciółmi. Ja nie jestem typem osoby, która lubi takie wydarzenia większe. Nie lubię przybywać w gronie większej liczby osób. Ale to naprawdę będę musiał poważnie wziąć pod uwagę, bo naprawdę zawartość tego preorderu jest naprawdę masna. Klikamy oczywiście do koszyka. No i słuchajcie, to się dzieje. Zamawiam preorder ekipy Freeza za 420 zł. 3 days later. Witam was bardzo serdecznie w dniu premiery płyty ekipy. Paczuszka już do mnie tutaj przyszła. Nie mogę się doczekać. 420 zł zapłacone za tą płytę ekipy. Mam nadzieję, że się zwróci. Patrzcie, jakie fantastyczne pudełko. No jest maśniutko, bym powiedział. No i słuchajcie, finalne pudełko tutaj mamy. Ja sobie ten karton wyrzucę, bo nam niepotrzebny. No i zobaczcie, patrzcie, jak tutaj ten sezon trzeci jest fajnie oczywiście wypisany, tak to można powiedzieć. Otwieramy i słuchajcie! Mamy tutaj tak, mamy sezon trzeci oczywiście tutaj, widzę już, że coś z tyłu jest. Przeczytam sobie to, słuchajcie. Dziękujemy za zakup Deluxe Box Premium. Mam nadzieję, że ucieszą cię produkty, które dla siebie przygotowaliśmy. Tak to oczywiście tutaj wygląda. Ten cały preorder zawiera czapeczkę. Bardzo fajną czapeczkę. Tutaj. Co to jest? Zaraz zobaczymy, co to jest. Mamy jeszcze coś takiego. Nie wiem, co to jest. 2 hours later. To jest chyba na szyf. W sensie, no wiecie, takie coś się do ubrań przyczepuje chyba. No słuchajcie, okularki! Patrzcie, zdejmujemy. I słuchajcie, będę tak odcinek prowadził. Chyba się nie da zbytnio, ale postaram się. Znowu mamy tutaj coś, nie wiem co to jest. Czekajcie, zdejmę to, założę okulary, bo ja ślepy jestem. Bilet na koncert ekipy! Zapłaciłem całe 420 zł, żeby ten bilet ekipy dostać. I tak pewnie nie pójdę na ten koncert, bo będzie on pewnie, z tego co kojarzę, gdzieś troszkę dalej od mojej miejscowości. Mamy jeszcze tutaj bilet dołączony do sezon trzeci Deluxe Premium. Jest wersją kolekcjonerską. Twój bilet na wydarzenie pojawi się niebawem w twojej skrzynce mailowej. Aha! Okej, czyli to jest wersja kolekcjonerska, ten bilecik. No ale mamy to. Po co tak naprawdę tego boksa, już tak bez żartów, zamówiliśmy. Znaczy no bilet też myślę, że dużo osób po to zamówiło. Ale jak to maśniutko wygląda, zobaczcie. Ta okładka to jest coś fantastycznego. Jak to wygląda? Aha, okej, czekajcie. Tak to wygląda, słuchajcie. Jest tutaj magiczne takie coś, co się... Aha, uwaga, bo tu wlepki są jeszcze chyba, okej. I jest oczywiście płyta. Czekajcie, wyjmę może te wlepki pierw. Pokażę wam płytę, również tutaj zapakowana folią. Ale powiem wam, że prezentuje się to naprawdę bardzo, ale to bardzo spoczko, jest zajebiście, bym powiedział nawet. Jeszcze mamy coś takiego tutaj. Taką oto wlepeczkę, sezon trzeci, Halo Focus. Proszę złapać, coś takiego. Mamy tutaj wuja mrożona z chmurką. Jezus Maria, jaka piękna wlepka. Ja tego nie naklejam, ja zawsze wszystko sobie odkładam. Dalej, kolejna wlepa to jest Freeze i Versof, tak wygląda. Taka naklejeczka, maśniutka. Jest oczywiście zajebiście. Jest Marsysiat, Romba, Wujek Łuki, Fusialka ona? Chyba tak, no Kasia. Tak się prezentuje ta naklejeczka. I mamy tutaj jeszcze jedną naklejkę z całą tutaj ekipą. Również bardzo spoczko ona się prezentuje. Także z wlepek to by było na tyle. No i tutaj jeszcze jest oczywiście płytka. No i słuchajcie, mamy tutaj wszystkie traczki. Jak to wygląda, jest tutaj wszystko ładnie rozpisane. Ekipa, zajebiście, napad na bank, fit Roxy? Halo, chyba Kroxy powinno być. Zobaczcie, wszyściutkie autografy
ekipy. Dziękujemy za zakup limitowanej wersji płyty, tak? Wygląda sama płyta. Powiedzmy, że fajnie, minimalnie to... Nie minimalnie, Boże, minimalistycznie zachowane. Mamy tutaj tekścik każdej pioseneczki, jakby mnie ten, zobaczcie. Jest napad na bank, dajmy na to. Wszystko tutaj jest, więc tak to się wszystko prezentuje. Tak się wszystko z tyłu prezentuje, jakbym to rozwinął. To wydaje mi się, że może być jakaś chusta? I chyba tak, to jest bandanda chyba? Nie, to jest kot czy bandanda, bo ja już nie wiem. Ale coś takiego mamy. To wygląda na... czyli to jest saszetka, czyli... Okej, okay. Myślałem na początku w sumie, że to będzie saszetka. Tak się ona prezentuje, nie widzę tutaj żadnych w sumie... specjalnych logotypów ekipy, co by dało nam do zrozumienia, że to po prostu jest związane z tą płytą, no ale okej. Okay. Boję się, że się nie zmieści w 6, coś mi się tak wydaje. Słuchajcie, maśniutkie, patrzcie. Teraz Kroko może nagrywać filmy. Lecimy na koncert ekipy, wyluzujmy się na parę chwil. Otwórz wino, niech zapłonie grill. Dajmy na to 9 na 10, bo jestem naprawdę pod wrażeniem, jak to wszystko wygląda. I ile po prostu tutaj... Wszyscy członkowie ekipy postarali się przy tej płycie, bo no w sumie nie widzę tutaj na pierwszy rzut oka jakichś takich niedociągnięć. Jak ja w ogóle przesłucham tą płytę, jak ja nie mam napędu na płyty CD w komputerze? Ja kupuję płyty, żeby po prostu wspierać moich ulubionych artystów. Znaczy no, ekipa to nie są moi ulubieni artyści. Ja z zasady właśnie płyty kupuję jakichś tam raperów i tak dalej, żeby po prostu wesprzeć danych twórców moich ulubionych. I jakieś wlepki takie. No takie rzeczy kolekcjonerskie, jakiś autograf i tak dalej, więc po to ja kupuję głównie płyty. No i co, to było w sumie na tyle. Dzięki za oglądanie, dajcie znać, co wy sądzicie o tym preorderze ekipy, czy kupiliście sobie, jaki jest wasz ulubiony traczek z płyty. Ja się z wami żegnam, chyba wszystko już tutaj omówiłem, tak mi się wydaje. Troszkę sprzątania. Ja dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć, cześć!